I zbliża się czas na podsumowanie dla takiej uprawy jak kapusta sezonu 2020. Warzywa kapustne, w tym kapusta, to, proszę Państwa, produkt, który wymaga do produkcji wody. Ten rok był bardzo zróżnicowany, urozmaicony. Przeważały oczywiście raczej wysokie temperatury oraz susza. Natomiast w wielu regionach tym właśnie te okresy suszy były przegradzane okresami bardzo ulewnych deszczy, trwających nieraz 2-3 dni. I można powiedzieć, że to urozmaicenie jakby zapewniało, powiedzmy, plantacjom kapusty wodę, która jest niezbędna w produkcji tego warzywa, ale również stwarzały gorsze warunki, jeśli chodzi o strukturę ziemi, a przede wszystkim niosły za sobą te właśnie zjawiska gwałtowne, zagrożenie uszkodzeń. Uszkodzeń wynikających oczywiście w pierwszej kolejności na przykład z gradobicia. Uszkodzeń wynikających, powiedzmy, z takich ulewnych, o charakterze burzowym, opadów deszczu, podtopień, proszę Państwa, a co za tym idzie, proszę Państwa, chorób. Na tej plantacji kapusty Zenon praktycznie można powiedzieć o perfekcyjnej ochronie. I widać, że została ona tu zapewniona nie tylko w stosunku do, powiedzmy, chorób grzybowych i bakteryjnych, ale również insektów. Ten rok to rok bardzo silnej presji tętnicia krzyżowiaczka. Proszę Państwa, to również presja śmietki kapuścianki, paciornicy, wszelkich rodzajów motyli, a przede wszystkim mączlika warzywnego. Proszę Państwa, takim objawem bardzo widocznym na bardzo wielu plantacjach w Polsce są uszkodzenia wynikające z działania tętnicia krzyżowiaczka, a więc tego motyla, który, proszę Państwa, w bardzo dużym nasileniu potrafi się w krótkim okresie i dość wcześnie pojawić na polach, bo pojawiał się już, proszę Państwa, pod koniec maja, z początkiem czerwca, gdzie w wyniku jego silnego żerowania dochodziło nawet do gołożerów i całkowitego zniszczenia roślin kapustnych. Na tej plantacji takich ten problem oczywiście występował, ponieważ tętnik krzyżowiaczek występował, ale nie można powiedzieć tutaj o jakimkolwiek uszkodzeniu tej kapusty przez tętnicia krzyżowiaczka, ponieważ byłoby to widoczne do dzisiaj. Tu również doskonale ochroniona została plantacja przed mączlikiem warzywnym, ponieważ brak tutaj charakterystycznych, proszę Państwa, złogów wosku, który się osypuje z ogromnej ilości mączlika warzywnego wokół kapusty. Brak tu jest również grzybów sadzakowych, a więc tej rosy miodowej, którą wytwarza mączlik warzywny, praktycznie można powiedzieć, że prawie, że tutaj nie było. Tak więc ochrona tutaj była bardzo perfekcyjna. Przy tej okazji oczywiście, ponieważ tętnicz krzyżowiaczek, proszę Państwa, stanowi ogromne zagrożenie, a również program ochrony i ta uciążliwość tego tętnicia krzyżowiaczka powoduje, że trudno znaleźć środki, które można by było stosować w sposób bezpieczny, jeżeli chodzi o plantacje, z których pozyskiwana jest kapusta na świeży rynek. I tak więc doskonałym produktem jest Afirm, który z firmy Syngenta, który, proszę Państwa,
doskonale chroni przed wszystkimi motylami, w tym właśnie przed tantnisiem krzyżowiaczkiem. Jest produktem niezwykle bezpiecznym, a okres karencji jest krótki, wręcz bardzo krótki, co powoduje, że i nie kumulują się oczywiście żadne pozostałości, co powoduje, że zastosowanie afirmu w tych latach, w których, proszę Państwa, niejednokrotnie musimy już pozyskiwać towar w trakcie procesu wegetacji, jest jak najbardziej godne polecenia. Proszę Państwa, tantnić krzyżowiaczek i afirm to, proszę Państwa, doskonały wybór, który pomoże Państwu w przyszłości w utrzymaniu dobrej zdrowotności, zwalczenia właśnie tantnisia krzyżowiaczka. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o choroby, tutaj co rzuca się w oczy, jest zdecydowanie Super One kapusty o bardzo dużym poziomie zieloności, a więc ta zieloność jest niezwykle zdrowa. Ani tutaj nie ma czerni krzyżowych, proszę Państwa, choroby popularnej w Polsce, ani nie ma też, proszę Państwa, Xanthomonas. Ono tam jeden, dwa liście w bardzo odległej, w bardzo niewielkiej ilości kapust są widoczne, zatrzymane to Xanthomonas, więc tu dochroniony. Również sporadycznie, a przecież w takich latach jak właśnie 2020 rok, pojawiało się bardzo dużo fuzarium i tego fuzarium, które lokowało się na górze główki. Tutaj naprawdę są sporadyczne, na tym 4-hektarowym obszarze, sporadyczne ilości tego fuzarium. W normalnych warunkach pojawia się ono bardzo, bardzo często. Proszę Państwa, rok właśnie dzięki przez tą rozmaitość pogody nie był łatwy w produkcji kapustnych, a to przede wszystkim kapusty przeznaczanej na przechowanie. O ile, proszę Państwa, na przetwórstwo można powiedzieć, że pozyskane zostaną określone ilości surowca. Ona w tym momencie, ten surowiec nie jest drogi na rynku, ale należy, proszę Państwa, się spodziewać, że już jeżeli chodzi o kapusty na świeży rynek, już zauważa się, proszę Państwa, poszukiwanie przez handlowców dobrego produktu, właśnie takiej główeczki 2,5-3 kg dla zaopatrzenia sieci marketów, w ogóle świeżego rynku, jak również, proszę Państwa, dla eksportu, ale musi być to kapusta takiej jakości, jak ten, proszę Państwa, zenon z pola pana Marcina Treli. Proszę Państwa, jest to dochronione, jest to wysokiej jakości główka, którą w pierwszej kolejności wybiera konsument. Ten rok był przede wszystkim rokiem prawdy, jeśli chodzi o kiłę kapusty. Proszę Państwa, na polach zakilonych, w wyniku właśnie tych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, właśnie jak podtopienia, utrata struktury przez glebę, utrzymywanie się wysokiego poziomu przez kilka dni wody i wysokich temperatur, doszło, proszę Państwa, do infekcji systemu korzeniowego w wielu, wielu plantacjach. Te plantacje kapusty, czy kapustnych w ogóle, chorowały i chorują na kiłę kapusty. I stąd też, proszę Państwa, apel do tych, którzy będą musieli, proszę Państwa, w przyszłych latach po tym gwałtownym rozmnożeniu kiły kapusty w glebach, będą musieli uprawiać kapustę właśnie odmian odpornych. Nasze portfolio dostarcza kilkanaście odmian praktycznie w każdym segmencie, od segmentu kapust wczesnych po segment kapust do kiszenia, poprzez segment również kapust letnich i kapust do przechowywania i świeżego rynku. My oferujemy bardzo wiele odmian z odpornością na kiłę kapusty. Pamiętajcie, że nawet jeżeli ilość raz występującej kiły kapusty
okaże się wyższa aniżeli możliwości, jakie na dzisiaj daje hodowla, to nawet w takich warunkach, proszę Państwa, zaatakowana inną rasą, aniżeli deklarowana przez nas odporność kapusty odmiana, broni się bardzo dobrze i nie dochodzi do przełamania wzrostu i wegetacji. Wprawdzie częściowo również w takich warunkach, zwłaszcza przy rasach mniej znanych, lokalnych, może pojawić się, proszę Państwa, objaw zainfekowania, to jednak nie prowadzi to do unicestwienia plonu z uwagi na to, że ta kapusta wciąż tworzy odporną część systemu korzeniowego na kiłę kapusty i w taki sposób broni się przed unicestwieniem. Życzę Państwu, abyście tak doskonale radzili sobie z problemami agrotechnicznymi, jak w tej farmie pana Marcina Treli z Sadkowic w województwie mazowieckim. Abyście osiągali rokrocznie tak zunifikowany produkt o bardzo zunifikowanej gramaturze, kształcie oraz jakości, która będzie Wam gwarantowała nawet w trudne lata sprzedaż tego produktu. Wybierając odmiany roślin warzyw kapustnych firmy Syngenta, a w szczególności kapusty, zapewnicie sobie sukces uprawowy.